18 sierpnia wspominamy świętą Helenę, cesarzową. Flavia Julia Helena Augusta urodziła się około 255 roku w Depanum w Bitynii, w późniejszym Helenopolis. Była córką karczmarza. Została żoną Konstancjusza Holoriusza, zarządcy prowincji. 27 lutego pomiędzy rokiem 271 a 284 Helena urodziła mu syna Konstantyna. W roku 285 mąż Heleny udał się do Galii. Podążyła za nim Helena. Konstancjusz Holorius musiał wykazywać się niezwykłymi zaletami wodza, skoro 1 marca 293 roku został wyniesiony do godności cesarskiej przez Dioklecjana. Stary cesarz, dla zapewnienia bezpieczeństwa w Imperium Rzymskim wobec naciskających coraz bardziej barbarzyńców germańskich, podzielił Imperium Rzymskie pomiędzy współcesarzy Maksymiana Herkulesa, któremu oddał zarząd Italię, Konstancjusza Holoriusa, który otrzymał odcinek najbardziej zagrożony, Galię, Brytanię i część Germanii, i Galeriusza, który otrzymał wschód. Dla siebie cesarz zostawił Bliski Wschód ze stolicą w Nikomedii. Wiosną 289 roku Konstancjusz poślubił pasierbicę cesarza Maksymiana, Teodorę. Wtedy też odsunął od siebie Helenę, wstydząc się jej niskiego pochodzenia. Wyrachowanie polityczne i nacisk ze strony prawej żony wzięły górę nad uczuciem. Dla Heleny i jej syna nastały bolesne dni. Na dworze cesarskim w Trewirze byli w cieniu, ledwie tolerowani jako niepożądani intruzi. W 306 roku Konstancjusz umiera, a w jego miejsce legiony obwołały cesarzem Konstantyna. Cesarz natychmiast po swoim wyniesieniu wezwał do siebie matkę. Odtąd dzielił z nią rządy przez 20 lat. Dla wynagrodzenia Helenie krzywd uczynił ją pierwszą po sobie osobą w cesarstwie. Z biegiem lat pokonał swoich rywali i został jednowładcą całego Imperium Rzymskiego. Najpierw doszło do wojny z Maksencjuszem, synem Maksymiana Herkulesa. Chrześcijanie opowiedzieli się za Konstantynem, gdyż Maksencjusz, podobnie jak jego ojciec, okazywał im jawną nienawiść. 28 października 312 roku doszło do bitwy o Rzym na moście Milwińskim, gdzie zginął Maksencjusz, a jego wojsko poniosło zupełną klęskę. Jako akt wdzięczności dla chrześcijan, którzy poparli go w tej wojnie, Konstantyn ogłosił w roku 313 w Mediolanie edykt tolerancyjny, deklarujący chrześcijanom całkowitą swobodę kultu, anulujący wszelkie dotychczasowe dekrety prześladowcze wymierzone przeciwko Kościołowi. Po tym zwycięstwie Konstantyn przeniósł się do Rzymu. W 323 roku odniósł decydujące zwycięstwo nad władcą całej wschodniej części imperium, Licyniuszem. Stał się w ten sposób panem całego Imperium Rzymskiego. Tymczasem Helena, prawdopodobnie około roku 315, przyjęła chrzest. W roku 324 Helena otrzymała od syna najwyższy tytuł najszlachetniejszej niewiasty i Augusty, czyli cesarzowej, jak też związane z tym tytułem honory. W znalezionych monetach z owych czasów widnieje popiersie cesarza z popiersiem Heleny, jego matki. Jej głowę zdobi korona diadem, który nałożył na głowę matki sam kochający ją syn. Dokoła widnieje napis Flavia Helena Augusta. Na innej monecie, znalezionej pod Salerno, można przeczytać inny zaszczytny napis. Babka cesarzy. Byli nim Konstans I i Konstancjusz II. Pod wpływem matki Konstantyn otaczał się na swoim dworze tylko chrześcijanami. Spośród nich mianował oddanych sobie urzędników, a w czasie orężnej rozprawy z Maksencjuszem pozwolił na sztandarach umieścić krzyże. Zakazał kary śmierci na krzyżu, kapłanów katolickich zwolnił od podatków i od służby wojskowej. Wprowadził dekret o świętowaniu niedzieli jako dnia wolnego od pracy dla chrześcijan.
w duchu kościelnym unormował prawo małżeńskie i zakazał trzymania konkubin. Ograniczył także rozwody. Biskupom przyznał prawo sądzenia chrześcijan, nawet w sprawach cywilnych. W 326 roku Helena udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Korzystając ze skarbca cesarskiego, wystawiła wspaniałe bazyliki, Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Świętego Krzyża oraz Zmartwychwstania na Golgocie w Jerozolimie i Wniebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej. Wstrząśnięta profanacją, jakiej na Kalwarii dokonał cesarz Hadrian, umieszczając na miejscu odkupienia rodzaju ludzkiego ołtarz i posąg Jowisza, nakazała oczyścić to miejsce i wystawiła wspaniałą bazylikę. Pilnym poszukiwaniom Heleny chrześcijaństwo zawdzięcza odnalezienie relikwii Krzyża Chrystusowego. Piszą o tym szczegółowo święty Ambroży, święty Paulin z Noli, Rufin, święty Jan Chryzostom, Sokrates, Teodoryk i inni. Ku czci świętego Lucjana, męczennika, Helena wystawiła bazylikę w Helenopolis, a także w Trewirze i w Rzymie, ku czci świętych Piotra i świętego Marcelina. Helena zasłynęła także z hojności dla ubogich, szczodrze rozdawała jałmużny dla głodnych, uwalniała więźniów, troszczyła się o powrót skazanych na banicję. Wpłynęła na syna, aby wydał osobne uchwały gwarantujące ze strony państwa opiekę nad wdowami, sierotami, porzuconymi dziećmi, jeńcami i niewolnikami. Cesarzowa Helena zmarła między 328 a 330 rokiem w Nikomedii, gdzie chwilowo się zatrzymała. Jej ciało przewieziono do Rzymu, gdzie w pobliżu bazyliki świętego Piotra i świętego Marcelego, męczenników, cesarz wystawił jej grobowiec. Od samego początku w całym kościele doznawała czci liturgicznej. Eusebiusz, który jako kanclerz cesarski znał ją osobiście, nazwał ją godną wiecznej pamięci. Święty Ambroży nazywa ją Wielką Panią. Święty Paulin z Noli wychwala jej wielką wiarę. Święta Helena jest patronką między innymi farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ. W ikonografii Święta Helena przedstawiana jest w stroju cesarskim, z koroną na głowie lub w bogatym wschodnim stroju, czasami w habicie mniszki. Jej atrybutami są duży krzyż stojący przy niej lub taki, który otacza ramionami, albo mały krzyż trzymany w dłoni. Trzy krzyże, krzyż i trzy gwoździe lub model kościoła. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Heleny, cesarzowej. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.